Cześć, witajcie na kanale Biegam po wsi. Jesteśmy w opuszczonym, myślę zapewne opuszczonym, kościele ewangelickim na Dolnym Śląsku. Na razie słychać ptaki wszędzie. Widzimy jakąś jedną ze ścian. Dosyć grube mury. Po tej stronie również. Ola robi sobie tam zdjęcia. A my będziemy szli tak, żeby było można zobaczyć poszczególne miejsca tego jakże urokliwego kościółka. Tu całkiem możliwe było wejście główne. Może później tam przejdziemy. Na razie spróbuję obejść to naokoło. Szalenie urokliwe miejsce. Tu na dole jest mnóstwo bluszczu. Widać, że większość tych ścian jest robiona z takiego kamienia, a dodatkowo są tutaj takie ceglane dobudówki. Nie wiem, czy przez to wejście ma sens, ale może ma sens, więc spróbuję tędy właśnie zerknąć. O, wow! Tam są jeszcze freski. Zobaczcie. Tam są jeszcze freski. To spróbuję tędy przejść. Więc mi nie spadnie na głowę. A raczej nie. O! Wow! Zobaczcie. Ale to wygląda niesamowicie. I tutaj. Ojej. To jest chyba po niemiecku napisane, więc ciężko będzie mi się rozczytać w ogóle, ale wygląda to niesamowicie, naprawdę, ale ładnie, ogromne łuki. Tu są te freski. Idziemy sobie bliżej. Popatrzcie, jaka gra kolorów. Tam jakiś tutaj taki zajączek jest. Tu. Tu jest jakiś napis. Również chyba po niemiecku, no bo te tereny były niemieckie. Tutaj, ale ciężko się rozczytać w ogóle. Tam już Ola idzie. Ale to wygląda magicznie. I tutaj namalowane to wszystko. Pięknie, naprawdę. A tutaj... Tego jeszcze nie zauważyłem. Zobaczcie, ale to wygląda. Ja
I tutaj taka świeczka. Jakaś sentencja. Ale jakie to jest kunsztowne. Ciekawe, jak to się robiło. W jaki sposób. W jaki sposób to... Tutaj walczące albo pracujące mrówki. I taki amorek, aniołek. W każdym razie wygląda to niesamowicie. A tutaj, najprawdopodobniej w tym miejscu, był ołtarz. Tam mamy Jezusa, figurę Jezusa, który wisiał pewnie gdzieś na krzyżu. Albo tutaj gdzieś stał krzyż. I jak zauważycie, znowu nie ma prawej ręki. Prawej ręki znowu nie ma. Czyli moja teoria znowu się potwierdziła. Spróbujemy przejść sobie właśnie tutaj. Pod ten ołtarz najprawdopodobniej. Zobaczcie tutaj. Ale to wygląda. Tu są jakieś epitafia. Też coś po niemiecku. Ciężko to przeczytać. Ale wszędzie na tych ścianach były takie freski. Praktycznie wszędzie są dostrzegalne, tam gdzie jeszcze można dostrzec freski. No i tutaj to. Taki strój rycerski. Można zobaczyć, jak w tamtych czasach nosili się arystokraci. Była taka długa suknia. Teraz nie pamiętam, ale przypomina mi to XIV wiek. Może XIV wiek, jakiś koniec renesansu, początek baroku. Jakoś tak to może być. I z drugiej strony mamy herby. Też jest najprawdopodobniej ta sama para, bo podobieństwo jest bardzo widoczne. Popatrzcie na te chmury, które stanowią teraz dach tego kościoła. U góry pewnie jakieś dzwonice były, czy coś takiego, bo dużo jest pomieszczeń też u góry. Czyli tu jest główna nawa, a u góry musiało coś jeszcze być. Samo to epitafium jest ogromne. Ono jest tutaj takie z marmuru, ale do góry ciągnie się z takiego jakiegoś gipsu. Podejdźmy sobie tutaj do tego Jezusa. Zobaczcie, jak to wygląda. Niesamowite to jest. Naprawdę niesamowite. I tu ślad po gwoździu czy czymś, co było przyczepione do krzyża. Tutaj też już ręka odpada. Mam nadzieję, że nie odpadnie, aż tak się nie zniszczy. A tu jest dłoń. Zobaczcie. Tu jest dłoń. Tu jest dłoń z tej prawej ręki, która odpadła. Dłoń Jezusa z charakterystycznym wlotem na gwoździa po prostu. Odłożymy ją tutaj.
podejdziemy sobie do tych kolejnych płaskorzeźb. Zobaczcie, tutaj są herby. Tak, na 100% to są te same osoby. Tu na dole też są herby. Trochę i coś jest napisane, ale nie wiem co to jest. W każdym razie tu jest takie przejście i spróbuję tędy przejść. O, a tu całkiem możliwe, że było jakieś okno, ale też mogło być tu schowane tabernakulum. Może tak było, nie wiem. Szukam jeszcze tu innych ciekawych rzeczy. Olu? Tak? I co? Pięknie. Bardzo ładne, no. Są momenty, w których patrzę i wiesz, zapiera dech w piersiach. Tak. Bo... Tak. Musisz uważać, bo to jest z kamienia polnego. On jest taki niepewny, wiesz? No nie zwróciłem na to uwagi. No. Tak zwany wypadek przy pracy. Tym bardziej, że tutaj różne cegły jakieś z dachu leżą. No i to wszystko wisi na włosku tak naprawdę i w każdej chwili pod wpływem jakiegoś tu chodzenia bądź drgania, jak gdzieś tam samochód przejedzie cięższy, to może to spaść. Tym bardziej, że tutaj na podłodze jest mnóstwo naniesionych kamieni, które są budulcem tego kościoła. Ale ty też uważaj. Dobra, słuchajcie. Aha, teraz już wiem. Zobaczcie, bo co to było? To jest strój rycerski. Tu mamy miecz, a to jest nie wiem, jak to się nazywa. Hełm, przyłbica. W każdym razie to rycerz zakładał na głowę. No. No taki przypomina mi troszeczkę, gdyby był łysy, pasowałby do naszych czasów, ale on ma takie włosy, brodę, przypomina mi troszkę Mikołaja Reja albo Jana Kochanowskiego. Przejdę sobie tutaj. Przejdę z drugiej strony przez te zarośla. Zobaczcie, jaki piękny. Coś pięknego. Nie wiem, czy tam się przedzierać, czy może nie. Chyba wrócę. Podejdę
jeszcze do tamtej części, co mieliśmy na początku wejść, ale żeśmy zrezygnowali. Przejdę sobie tutaj. Tu jeszcze się krokwie zachowały w tej wieżyczce. Może to była dzwonnica? No nie wiem, ale wygląda naprawdę ciekawie. Jest dosyć grząsko i ślisko, ale postaram się tu wejść. Zobaczcie, jakie stare drewno. Stare drewno. I tu był widok na ołtarz, który właśnie najprawdopodobniej stał, był tam, gdzie Ola jest. Tak to sobie wyobrażam w każdym razie. A tu była wieża. I tak widać, że było kilka pięter. Bo my teraz jesteśmy na parterze. Takim wyższym, przez to, że wszystko się tu zawaliło. Tutaj było kolejne piętro. Tu. I potem kolejne tam. I jeszcze do góry, tam widzicie, było okno na zewnątrz, czyli tak naprawdę patrząc na polskie realia, no to gdzieś tam dwa piętra po prostu. Może jeszcze jakieś trzecie, a la strych. Intryguje mnie to, że tam, jak zobaczycie, jest napisane 2021 i 2011 niżej, to jeszcze zrozumie, ale ktoś musiał wejść tutaj i tam to napisać. Czyli albo była możliwość dołączenia tutaj jeszcze czegoś, tu jest 2019, albo ktoś po prostu tutaj się poodbijał, wszedł na to i potem w tą okiennicę. Tak mogło być. Dobra, pójdę tędy. Pójdę do Oli. I za momencik będziemy kończyć naszą eksplorację. Wybaczcie, że tak mało mówiłem, ale to jest miejsce, które zapiera dech w piersiach. I naprawdę ciężko się o niej opowiada. Jeszcze jak tam cała ferajna ptaków jest na tych drzewach. I tak naprawdę one tu zamieszkały. A jest to kościół ewangelicki, jak już wcześniej wspomniałem, który został zniszczony przez wojska, które nadciągnęły ze wschodu. No a ogólnie kościół ewangelicki na tych terenach mieszkali Niemcy po prostu, którzy zostali potem, jak historia pokazuje, wysiedleni do Niemiec dzisiejszych, a tu na Dolny Śląsk zostali sprowadzeni Polacy z Kresów, Kresowiacy. Tak to, tak ludzie, wędrówka ludów po prostu, wszystko zostało to. A ja tak patrzę, co tam jeszcze jest. Tam też jeszcze jest jakaś kawałek drewna, okiennic. Widzisz tutaj? No, tak. Oczywiście, tak. Ale on taki jest naprawdę bardzo stary. Ale powiem ci... okucia, ale też im drewna nie ma. Ale to, co mi mówiłaś. Pierwsze to spadnie tamto. Jak to jedno spadnie, to najprawdopodobniej zwali się cała ta ściana. No, to już polecam mówić. No, więc to chyba tyle. Thank you.
Słuchajcie, chcielibyśmy się w tym momencie pożegnać. Ja może postawię to tutaj. O, patrz. Ale sprzęt. Ludzie, patrzcie. No, wywali ci się. Nie wywali, będzie fajnie. A teraz Ola usiadła. Dobra, już. Ja to już. Wszystko jest ustawione, wiesz, o co chodzi, no. W każdym razie dzisiaj zobaczyliśmy sobie taki piękny kościół ewangelicki. Myślę, że wam się podobało. Jest to jedna z naszych pierwszych eksploracji akurat na tym terenie. Nigdy tutaj nie byliśmy. No i co? Widzimy się. Trzymajcie się. Do piątku.